Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Kadencja sejmiku po 16 listopada będzie bardzo istotna i ważna dla mieszkańców Zamojszczyzny, Lubelszczyzny. Jestem emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół Rolniczych w Różańcu. W sejmiku zajmowałem się sprawami infrastruktury, rolnictwa, oświaty i sportu. Lubelszczyzna to region, gdzie żyją wspaniali ludzie, a ziemia obfituje w wiele walorów przyrodniczych i gospodarczych. Kandyduję do Sejmiku Województwa Lubelskiego z okręgu nr 5. Zapraszam Państwa 16 listopada do urn wyborczych celem spełnienia obowiązku obywatelskiego. Kandyduję do Sejmiku Wojewódzkiego. W Sejmiku chciałbym się zająć sprawami rolnictwa. Są mi bliskie również sprawy drogownictwa. Chciałbym jak najszybciej zbudować Centrum Onkologii w Szpitalu Jana Pawła II. Zamościu, ażeby choroby nowotworowe były jak najwcześniej diagnozowane. Zwiększyć dostęp do specjalistów, w tym kardiologów, ażeby zawały serca nie dochodziły do skutku. Zwiększyć zatrudnienie poprzez inwestycje oraz zdobywanie dużych środków unijnych, których w najbliższych latach będzie bardzo dużo, a rozdzielane będą przez Sejmik Województwa Lubelskiego. Jako kobieta doskonale wiem, co znaczy dla każdego człowieka i rodziny praca. Kandyduję do Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo chciałabym służyć swoim doświadczeniem i wiedzą w tworzeniu nowych miejsc pracy. Ważne dla mnie są sprawy edukacji, kultury, bibliotek i czytelnictwa. Powiat tomaszowski, którego jestem reprezentantem, zasługuje na to, aby mieć swojego przedstawiciela we władzach wojewódzkich. Bliskie mi są problemy wsi i ludzi żyjących z rolnictwa. Bogata wieś jest gwarantem rozwoju małych miast naszego regionu, takich jak Hrubieszów. Polska będzie taka, jaki będzie samorząd. Dobry samorząd to samorząd w rękach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lista numer 1. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1.